Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogmasie. Jesteście w półce mojej z okapem, a ja właśnie będę sobie teraz mieszała Bee Gees, bo stwierdziłam, że ugotuję chłopakom na weekend właśnie gar bigosu, żeby mogli sobie coś dobrego zjeść, tylko oczywiście ugotuję do tego ziemniaki. No ja jestem team typu fasolka po brytońsku, bigos czy co jeszcze, czy gołąbki, że dają to zdanie samo w sobie, ewentualnie na przykład bigos czy leczo z chlebem, ale mój Andrzej jest ziemniakami, więc wszystko to, co wymieniałam przed chwilą, jest ziemniakami, więc te ziemniaki już sobie jutro bierze, bo na dzisiaj jeszcze mam łazanki, ale właśnie stwierdziłam, że po prostu wrzucę wszystko do gara, zrobię bigos, bo po prostu dzisiaj samo gotowało, zagotuję się tylko i zmniejszę moc. Także ja sobie zrobiłam peeling dzisiaj rano enzymatyczny z Sensumare, później sobie nałożyłam maskę, to jest maska nawilżająca z ziaj, taka w saszetkach. Bardzo te saszetki, właśnie te glinki lubię, mega mi się fajnie sprawdzają, to już od lat tak naprawdę. Pogoda dzisiaj jest taka, że niby pada, ale deszcz ze śniegiem, czyli o, tak samo mam, mówię o śnieg, ale patrzę na trawę, jednak deszcz, więc tak u nas sytuacja wygląda, dzień mocno domowy. Siedziałam rano też na telefonie, dzwoniłam z Kasią, tą moją z Polski, rozmawiałyśmy, jadłyśmy sobie wspólnie śniadanie, bruschettę, ja zjadłam, zrobiła mi smaka, więc też sobie zaraz zrobiła. No i co teraz? Teraz chyba sobie zrobię herbatę, bo mam kolejną połówkę właśnie cytryny, która na mnie patrzy i mówi zrób herbatkę, ale mam też z boku całą michę kolejną mandaryny, więc chyba sobie też jakąś mandarynę strzelę, więc zapraszam was na kolejnego mocno domowego vlogmasa. Trzy rzeczy do włosów, o których chcę wam powiedzieć. Po pierwsze muszę rozjaśnić troszkę. Po pierwsze ten szampon w ogóle mi się nie sprawdza. Włosy mi się po nim niesamowicie szybko przetłuszczają, także mam go, używam, ale tutaj już jakaś końcówka jest i chyba po prostu oddam go chłopakom, bo oni tak włosy codziennie myją. Także ten mi się w ogóle nie sprawdził i tak mówię, obciąża mi strasznie włosy. I tak właśnie mówię, po domu już chodzę, nie chcę mi się za bardzo tej głowy myć, bo i tak planuję jutro umyć włosy na świeżo. I mam tutaj dwa suszy szampony. Ten sobie kupiłam już jakiś czas temu. Dzisiaj go zdękowałam. Już była taka końcówka, że musiałam użyć jeszcze drugi. Za chwilę wam też go pokażę, przypomnę. Ale ten powiem wam, że przepięknie pachnie, więc jak lubicie swój szampony z Batiste i na ten traficie, to wam polecam sobie kupić i przetestować. No i tutaj coś, co również uwielbiam, było też w ulubieńcach swego czasu i to jest swój szampon marki Soap & Glory, który pachnie jak te wszystkie produkty Clean On Me, czyli taki naprawdę przepiękny, słodki zapach, który się utrzymuje naprawdę przez cały dzień na włosach. Nie odświeża aż tak mocno jak Batiste, ale na takie właśnie lekkie odświeżenie, jak ja dzisiaj potrzebowałam, jest całkiem ok. Jakoś też bardzo włosów nie obciąża, w sensie nie matowi. No powiedziałam, że to takie 40% mocy jak ma Batiste, ale tak właśnie po domu jak najbardziej spoko. Ale ten zapach jest obłędny i bardzo często też jest w budzie na promocji, także ten też bardzo lubię. A gdzie ty tam znowu na tym łóżku? Co? Paruwo? Paruwo? Kto będzie miał urodziny za niedługo? Kto będzie miał 5 lat? No ty nie, Tofi, ty masz więcej. Maniek będzie miał 5 lat, tak jest u nas. No, czy my cię w Wigilię, dzień po, dzień przed? Ale jakoś tak. Teraz będzie 5 lat, jak ta paruwa z nami. Ty mokry jesteś, tam polu byłeś, no. Mokry pies, mokry, mokry. Szykowałam sobie tutaj już elegancko moje materiały szkoleniowe. Potrzebowałam jedną kopię, dostałam 3, więc nie narzekam, bo się na pewno przyda. Także od razu posyłam swoje wizytówki. Wywiozę to do studia, wszystko mam ładnie już zapakowane, naszykowane. Także jestem z tego mega, mega zadowolona. Więc to też dzisiaj dla mnie było ważne, żeby mieć to w domu. I jutro, żebym sobie mogła już wyjść do studia, bo co prawda potrzebuję na poniedziałek, ale jestem taka, że nie zostawiam takich rzeczy na ostatnią chwilę. Dzisiaj taki dzień, że jestem z siebie bardzo dumna, bo wszystko, co planuję, to robię i skrzętnie wykonuję. Powiem wam, że właśnie tam muszę jeszcze kilka rzeczy pogarnąć na komputerze, jeśli chodzi o analizy, grafiki i tak dalej. Także siedzę i dłubię, ale bardzo ładnie się z pracą w tym tygodniu wyrobiłam, więc muszę się poklepać po ramieniu. No, chociaż tak, jeszcze do końca wieczora będę siedziała i
i dubała, i dubała, i dubała, ale wiem, że to dzisiaj skończę. Druga rzecz jest taka, że skończyłam właśnie notatki takie dla mnie, krok po kroku wszystko, jak chcę, żeby to wyglądało, odnośnie szklenia, które robię w poniedziałek z analizy kolorystycznej dla Ani, także jestem mega, mega podjarana, bo uważam, że fantastycznie się przygotowałam. To będzie moje takie pierwsze szkolenie, ale uważam, że zrobiłam przepiękny certyfikat, który jest już wydrukowany w ramie, właśnie czeka w studiu. Zrobiłam przefajne właśnie plansze ćwiczeniowe, więc jestem bardzo, uważam, dobrze przygotowana, podekscytowana. Dużo dodatkowych takich jeszcze ciekawostek związanych z kolorami sobie pospisywałam, tak naprawdę cały czas gdzieś to zbierałam, ale zebrałam teraz wszystko w jedną całość i uważam, że kawał dobrej roboty zrobiłam, naprawdę, także jestem z siebie bardzo zadowolona i stwierdziłam, że się pochwalę, że pochwalę sama siebie w internecie, że kawał dobrej roboty. Ogólnie ja lubię takie rzeczy ogarniać, organizować, dopieszczać, a jeszcze to, a jeszcze tamto. Też właśnie pisałam z dziewczynami, które są naszymi modelkami, więc mamy wszystko potwierdzone, także będzie super, po prostu taka, taki poziom, taki adrenalinki, ekscytacji, że długo tak nie miałam. Włączyłam właśnie pierwszy lepszy filmik z ASMR, który jest o czyszczeniu butów, akurat ten konkretny, czyszczenie i odnowa wansów. Mówiłam wam z jakimś, nie wiem, kiedy kto co ogląda, ale w jednym z vlogmasów mówiłam, że ASMR to jest w ogóle nie dla mnie i tak dalej. No i jedna tutaj właśnie z moich widzek napisała, że właśnie jedyne ASMR, które tam lubi, uznaje i które tam jakby jej odpowiada, jest to ASMR właśnie no, na tym konkretnym kanale. I kanał nazywa się Vetiver, przez V, nie przez W. I powiem wam, że aż oglądam to i aż taki może takiego cringe'u nie mam, że takie o Jezu, ale powiem wam, że Szymon mój siedzi z boku i... Boże, co za kąt. Że tak siedzi z boku i ogląda, czy się ogląda, słucha i taki jest zafascynowany, więc ja sobie tutaj pracuję. Przyszedł, usiadł koło mnie. Okej. W internecie jest wszystko. Nigdy nie wpadłam na to, żeby szczotkować buty w środku też. Bo zawsze rzucą do pralki, ale 500 000 subskrypcji na ten kanał. Tak się zastanawiam, czy mam ci coś do powiedzenia jeszcze, czy coś do pokazania. Szczerze to raczej nie, bo w wolnej chwili to będzie właśnie komputer, praca, żeby się ogarnąć przed weekendem, bo tak jak już też pisałam właśnie jeszcze na Instagramie, że piątek, nie, że sobota, niedziela, poniedziałek nie odpisuję na maile w ogóle nie zaglądam, dopiero to zrobię we wtorek, bo no bo właśnie mam bardzo dużo pracy w studiu, a chcę się właśnie uczyć tego, żeby po pracy jednak odpocząć i chciałabym mieć taki nawyk, że Wi-Fi off, żeby nic mi nie przychodziło, żeby nic mi nie pykało, nic mi nie bzykało, tylko żeby właśnie były wyznaczone godziny na internet. Nie wiem, czy się tego kiedyś nauczę, bardzo, bardzo bym chciała, ale tak też wygląda właśnie sytuacja, kiedy pracujemy sami dla siebie, bo ja swego czasu odpisywałam nawet o 23:00, odpisywałam, nie wiem, o 7:00 rano, widziałam tylko powiadomienie, to od razu mówię, muszę odpisać, bo jeszcze ktoś nie będzie chciał, jeszcze ktoś rezygnuje, albo ktoś się rozmyśli, to ktoś ma czekać, a sama widzę, że jednak 80% osób odpisuje czasem po 2-3 dniach, albo dopiero na weekendzie, kiedy ma wolne, więc raczej myślę, że większość ludzi ma takie zdrowe podejście, tylko ja jestem
taka nadgorliwa, ale zawsze była nadgorliwa, zawsze słyszałam, że to jest złe i niedobre. Tylko właśnie przykładając to na pracę dla samej siebie, zastanawiałam się, czy to może jednak jest dobre. Wiecie, zawsze człowiek sobie próbuje dorobić ideologii do tego, co robi. Nawet ci sobie zdaję sprawę, że nie do końca jest to zdrowe czy odpowiednie. Ale tak, więc ja ten problem dzisiaj kończę tego vlogmasa. Podejrzewam, że to będzie jeden z krótszych, no ale nic już się nie będzie działo, nic nie robię, nic nie planuję, nic nie szukam, na nic nie czekam. Czekam na jutro na jedną paczkę, ale to mi Andrzej odbierze, jak będę w pracy. No i też nie zaczynam aż tak bardzo, bardzo wcześnie, więc poproszę też, żeby mnie zawieźli. No bo dlaczego nie? Życzę miłego weekendu, do usłyszenia, buziaki, ho, ho, ho.